Cześć. W tym filmie przetestuję ciekawe urządzenie. Jest to wideodzwonek do drzwi firmy Reolink z wbudowaną kamerą i rejestratorem, który po połączeniu z internetem umożliwia nam z dowolnego miejsca na świecie zdalny podgląd na żywo i komunikację z osobą stojącą przy nim oraz przeglądanie zdarzeń z wykrytego ruchu. Ten wideodzwonek występuje w dwóch wersjach. PoE, Power over Ethernet, czyli posiadając odpowiedni switch LAN za pomocą jednego przewodu, tzw. skrętki, kabla UTP, możemy go zasilić i zapewnić komunikację z internetem, oraz wersję Wi-Fi, którą możemy połączyć z siecią bezprzewodowo. Ja zamówiłem sobie ten dzwonek właśnie w tej drugiej wersji, czyli Wi-Fi. Na początek sprawdzimy, co znajduje się w pudełku. Mamy kopertę z zestawem instrukcji w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim oraz szablon montażowy. Następnie mamy główne urządzenie z przyciskiem i kamerą, które zamontujemy przy drzwiach wejściowych. Jakość wykonania wygląda bardzo dobrze. Plastikowa obudowa wygląda na mocną i trwałą. Kolejnym elementem jest gong, czyli sygnalizator dźwiękowy w postaci zgrabnego modułu wpinanego bezpośrednio do gniazda 230V. Dalej mamy różne kable i przewody. Patchcord RJ45, różne kabelki ułatwiające dostosowanie podłączenia zasilania np. z istniejącej starej instalacji dzwonkowej lub domofonowej, 4,5-metrowy przewód zasilający, zestaw kołków i śrub montażowych, uchwyt montażowy oraz kątowy adapter umożliwiający lekkie odchylenie od montażu na ścianie w zależności od potrzeby. Ostatnim elementem zawartości pudełka jest 24V zasilacz o mocy 12W. Wideodzwonek tutaj posiada przycisk wywołujący, wokół którego zamontowane jest podświetlenie informujące m.in. o statusie urządzenia. Tutaj mamy czujnik zmierzchowy, który załączy nam w nocy oświetlenie kadru pod czerwienią. Diody podczerwone zamontowane są dookoła oka kamery. Wygląda na to, że mikrofony są dwa. To te dwie małe dziurki po lewej i prawej stronie obiektywu. Na dole mamy głośnik. Z tyłu mamy gniazdo LAN. Wersja Wi-Fi nie obsługuje zasilania PoE. Obok mamy gniazdo na kartę pamięci microSD. Tutaj mamy przycisk Reset. Te dwie śrubki służą do podłączenia przewodu zasilającego. Dodam tylko, że wideodzwonek może być zasilany napięciem zmiennym w zakresie od 12 do 24 V lub stałym 24 V, więc można go bez problemu podłączyć do większości starych, istniejących instalacji domofonowych i dzwonkowych. Gong posiada trzy przyciski. Pierwszy służy do parowania z głównym urządzeniem, drugi to wybór sygnału dzwonka, a trzeci to głośność. Zanim przejdziemy do połączenia wideodzwonka z siecią Wi-Fi, konfiguracji i testu, sprawdźmy, co na temat tego urządzenia deklaruje nam producent. Rozdzielczość obrazu to 5 megapikseli, 2K+, czyli 2560x1920. Komunikacja z siecią Wi-Fi w dwóch standardach, 2,4 oraz 5 GHz. Wykrywanie postaci. Posiada wbudowane podświetlenie pod czerwienią do rejestracji obrazu w nocy. Kamera posiada bardzo szeroki kąt widzenia, 180 stopni. Otrzymywanie powiadomień ze zdarzeń. Umożliwia komunikację głosową za pomocą wbudowanego mikrofonu i głośnika. Nagrania zdarzeń posiadają 6-sekundowy bufor, czyli zapis nagrania umożliwi nam podgląd całej sytuacji na 6 sekund przed wykryciem ruchu. Możliwość zaprogramowania własnych, gotowych odpowiedzi głosowych dla osoby stojącej przed drzwiami i używania ich, jeżeli na przykład jesteśmy zajęci lub nie ma nas w domu. Wygodne rozwiązanie z przenośnym gongiem wpinanym do standardowego gniazda 230V, które umożliwi nam przenoszenie go w dowolne miejsce w domu. Zapis nagrań może odbywać się jednocześnie na trzy sposoby. Na karcie microSD o maksymalnej pojemności 256 GB, na sieciowym rejestratorze do monitoringu tego samego producenta, czyli Reolink, oraz płatnej usługi zapisu w chmurze Reolink. Gwarantuje nam to bezpieczeństwo przechowywanych danych, np. w przypadku kradzieży lub zniszczenia dzwonka. Komunikacja z dzwonkiem może odbywać się za pomocą aplikacji dostępnej na smartfon, tablet lub laptop. Aplikacja dodatkowo współpracuje z asystentem Google i Alexą, więc możemy obsługiwać ją głosowo. Teraz podłączymy zasilanie, zainstalujemy aplikację i połączymy wideodzwonek z naszą domową siecią Wi-Fi.
Po podłączeniu zasilania urządzenie przemawia do nas w 5 językach, prosząc o zainstalowanie aplikacji Reolink i zeskanowanie kodu QR znajdującego się na obudowie. Aplikacja jest w języku polskim, więc cały proces parowania i konfiguracji jest prosty i czytelny. Popatrzcie. Bienvenido a Link. Por favor, interview Link app installian und den QR code. Veuillez installer l'application. Camera is connecting to your router. Please wait. Camera is connecting to your router. Please wait. Connection to the router succeeded. Welcome to Reolink. The router succeeded. Ostatnim etapem konfiguracji naszego wideodzwonka jest podłączenie gongu do gniazdka 230 V. Gong jest fabrycznie sparowany z głównym urządzeniem, więc poza wyborem dzwonka i głośności nic więcej nie musimy robić. Teraz możemy zrobić test zadziałania. Dzwonek działa. Jak zauważyliście, aplikacja od razu wysyła nam odpowiednie powiadomienia na telefon. Dalej aplikacja prowadzi nas przez instrukcję instalacji i montażu dzwonka. Od tego momentu instrukcja jest w języku angielskim, ale tu raczej nikt nie będzie miał już kłopotu z rozszyfrowaniem, co należy zrobić dalej. Musimy wybrać sposób, w jaki połączony jest nasz wideodzwonek z siecią, znaleźć miejsce zasilania w pobliżu drzwi wejściowych dla zasilacza wideodzwonka, ale na tym etapie jeszcze nie podłączamy go do gniazda 230 V. Następnie musimy znaleźć odpowiednie miejsce dla naszego dzwonka na ścianie. Rekomendowana wysokość montażu to około 120 cm od poziomu gruntu. W zależności od potrzeby możemy użyć adaptera kątowego, aby zapewnić dla kamery wymagany widok. Po ustaleniu miejsca na montaż kamery możemy skorzystać z szablonu montażowego i wywiercić otwory. Montujemy uchwyt montażowy. Podłączamy przewody zasilające, uważając, aby nie spowodować zwarcia. Wczepiamy wideodzwonek w uchwyt montażowy i gotowe. Teraz przejrzymy sobie wszystkie funkcje wideodzwonka. Jak widzicie, na potrzeby tego filmu nie zamontowałem go jeszcze w docelowym miejscu przy drzwiach wejściowych, ponieważ do tej pory nie posiadałem jeszcze żadnego dzwonka i musiałbym najpierw przygotować instalację oraz wybrać odpowiedni sposób montażu na elewacji docieplonej styropianem. Ok, po odpaleniu aplikacji od razu nam tutaj się ładuje strumień z kamerki tego wideodzwonka. A więc tak, no tu możemy sobie zatrzymać podgląd, włączyć go ponownie. Tutaj mamy nasłuch tego, co się dzieje w okolicy dzwonka. Teraz słychać psy z okolicy. Tutaj możemy sobie zrobić zdjęcie akurat tego, co podglądamy. Tu możemy sobie nagrać lokalnie na telefon aktualny podgląd tego, co widzimy w postaci filmu. Tutaj zmieniamy sobie jakość podglądu. Jeżeli mamy słabszy internet, to możemy sobie ustawić na płynny. To automatycznie u góry zmniejsza nam się transfer. Zrównoważony, no to jest tak pośrednio. I wyczyść, to jest źle przetłumaczone, bo to powinno być pewnie czysty obraz, najczystszy, czyli w pełnej prędkości transferu tego, który jest tam ustawiony. Czyli tu mamy jakość najwyższą.
No tutaj sobie zmieniamy orientację obrazu. Rozdzielczość tutaj jest w formacie 4:3 z tego, co widzę. To jest pełna, tak jakby pełny format matrycy, która jest wbudowana w tym wideodzwonku. Tutaj mamy szybką odpowiedź. Mamy zdefiniowane 3 w języku angielskim, no one raczej nam nie będą potrzebne w Polsce. Hi. Please leave the package at the door. We'll get it later. A teraz sobie nagramy własną. Czyli tak dodajemy sobie. Na przykład chcemy nagrać informację dla kuriera, którą będziemy mieli gotową. Proszę zostawić paczkę pod drzwiami. Proszę zostawić paczkę pod drzwiami. Przynajmniej zdefiniowaną na liście. To możemy ją sobie wysłać ręcznie. Proszę zostawić paczkę pod drzwiami. I teraz jeszcze możemy zrobić taką opcję. W ustawieniach automatyczna odpowiedź. Wybieramy sobie w czas oczekiwania, czyli tutaj mamy domyślnie po 2 sekundach od wciśnięcia dzwonka pojawić taka wiadomość. Możemy sobie ją tam zmieniać. Maksymalnie 20 sekund. I wybieramy wiadomość. To jest nasza wiadomość, którą chcemy, żeby kurier usłyszał po wciśnięciu dzwonka, jeżeli nie ma nas w domu albo jesteśmy zajęci. OK. Dobra, za chwilę sobie porozmawiamy przez dzwonek. Zobaczymy, jak to będzie brzmiało. Halo, słucham pana. Dzień dobry. Dzień dobry, pan do kogo? Jak mnie słychać? Wyraźnie mnie słychać, czy słabo? Dobrze. Dobrze? A teraz powtórz, co powiem, co teraz powiem, dobra? Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. Brawo, dobra, dzięki za ten. Możesz iść. Dobra, idę. Ustawienia. Aha, tutaj jeszcze jest dźwięk alarmowy, można go wyzwolić. Aha, jeszcze pokażę wam, jak działa alarm. Załóżmy, że nie ma nas w domu. Chcemy, żeby dzwonek odstraszał intruzów. I możemy sobie wybrać własne dźwięki, możemy sobie tam nagrać lub domyślną syrenę. Podejdziemy sobie pod dzwonek i zobaczymy, czy się załącza automatycznie. Dalej, tutaj mamy ustawienia. No pierwsze co, tutaj u góry mamy pojemność karty i ile nam już zajęło nagranie tych wszystkich zdarzeń z dzwonka. Sprawdźmy, jak to wygląda. Tu możemy sformatować sobie kartę pamięci, co tutaj jest dane o połączeniu sieciowym. Modernizacja urządzenia to jest aktualizacja. Co tu jeszcze mamy? Informacje o systemie. OK, to jest tyle. No tu jest sieć, no to możemy połączyć nasze urządzenie z jakąś tam inną siecią. Wyświetlacz, możemy sobie obraz przerzucać w pionie, przerzucić w poziomie, jeżeli jest taka potrzeba. Tu zmieniamy sobie jakość. Minimum to jest 2 klatki na sekundę, maksimum to jest 20 klatek na sekundę. Szybkość transmisji, maksymalnie jest to 6,1 megabita na sekundę. Tutaj chodzi o transfer przy maksymalnej jakości podglądu. To wyczyść moim zdaniem powinno nazywać się, jak, nie wiem, jakość, tak? Natomiast płynne, no to jest tutaj ten podgląd taki najmniej wyraźny i tu też możemy sobie ustawić te parametry domyślnie. Nie możemy tutaj zmienić rozdzielczości.
640 na 480. Szybkość klatek jest 10 domyślnie, maksymalnie może być 15. I maksymalna szybkość transmisji zawiera się między 64 a 512 kilobitów na sekundę. Tutaj przeciwodblaskowy, to też jest tak tłumaczone na szybko. Tutaj chodzi o częstotliwość napięcia w sieci. Chodzi o to, że jeżeli mamy oświetlenie na zewnątrz i nie chcemy, aby to oświetlenie nam mrygało w nagraniu tutaj z kadru, no to w naszym rejonie ta częstotliwość napięcia w sieci jest 50 Hz, natomiast w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy tam w Japonii, jest 60 Hz, także możemy to sobie tutaj zmienić. Dzień i noc, czyli możemy ustawić automatycznie, czy kamera będzie się przełączała po zmierzchu w tryb czarno-biały. Możemy to wymusić, możemy przełączyć tutaj na siłę. Diody podczerwieni zaczynają działać i obraz jest czarno-biały. Jasność możemy sobie po prostu rozjaśnić tutaj ten nasz kadr. Nazwa kamery możemy sobie zdefiniować, gdzie chcemy mieć tą nazwę. Lewy górny róg teraz się pojawił. Środkowy, lewy dolny, środkowy, prawy dolny. Ok, można to w ogóle ukryć też. Tak samo możemy ustawić datę, gdzie chcemy, żeby się wyświetlała. Znak wodny, czyli ten duży napis firmowy Riolink. Możemy go wyłączyć lub włączyć. Maska prywatności. Możemy na przykład sobie zaznaczyć jakiś obszar, który nie chcemy, żeby był nagrywany. Można kilka takich prostokątów tutaj sobie nakreślić. O, widzę, że 4 maksymalnie. Jasność i cienie. Tu jest automatycznie. Można to wyłączyć i samemu sobie zdefiniować, tak jak chcemy. To był wyświetlacz audio. No, tych parametrów jest naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, czy jest sens wszystko omawiać. Nagrywanie dźwięku możemy włączyć lub wyłączyć. Wiadomość głosową, no to już tam wcześniej pokazywałem. Można ją zdefiniować tutaj z tej pozycji albo na tym głównym ekranie. Parowanie, ustawienia dźwięku. No to jest taka bardziej instrukcja, jak korzystać z przycisków na tym gongu, który jest w zestawie z tym dzwonkiem. Światło. Chodzi o ten okrąg dookoła przycisku do wywoływania dzwonka. Można go wyłączyć lub włączyć. Dalej, co tutaj mamy? Ustawienia alarmu, strefa wykrywania. Maluj wszystko, to jest zaznaczenie całego obszaru, z którego nie chcemy, aby nam przychodziły alerty. Tutaj jest opcja maluj i możemy sobie na przykład zaznaczyć, że interesuje nas tylko ta strefa. Wrażliwość na ruch. Aha, no to w zależności od wielkości obiektu pewnie, który jest w kadrze, może nam po prostu się załączać alarm. Inteligentne wykrywanie. Kamera o niskiej czułości wykrywa tylko poruszające się obiekty, które są bardzo podobne do osób, aby zredukować fałszywe alarmy. Też wygodna sprawa i powiem wam, że to działa. Bo kamera w ogóle domyślnie nagrywa 3 rodzaje alarmów i można sobie je filtrować. To wam później jeszcze pokażę. Opóźnienie alarmu. Alarm zostanie wywołany, gdy obiekt detekcji pozostanie w strefie detekcji dłużej niż ustawiony czas. Tu maksymalnie możemy ustawić 8 sekund, minimalnie jest 0. Rozmiar obiektu, czyli poruszające się obiekty, które są mniejsze niż rozmiar obiektu minimalnego lub większe niż rozmiar obiektu maksymalnego, nie uruchamiają alarmu. I możemy sobie właśnie jakieś tam takie elementy ustawić. Nagranie. To jest oczywiście włączone nagrywanie, na tym nam zależy, żeby nagrywało wszystkie zdarzenia. Możemy sobie ustawić też harmonogram, w jakich godzinach, czy ma każdy rodzaj ruchu rejestrować, czy tylko osobę, czy odwiedzającego. Rozszerzenie rekordu. Zachowaj nagrywanie przez jakiś czas po zatrzymaniu zdarzenia wyzwalającego. I tu mamy 15 sekund, 30 sekund i 1 minuta. Nadpisanie. No, oczywiście chcemy, żeby to tak działało, czyli po zapełnieniu karty najstarsze nagrania są nadpisywane przez nowe nagrania. Powiadomienia
push. Możemy sobie zrobić test. O, nie wyświetliło nam się na dole, że jeżeli dzwonek wykryje jakiś ruch, to dostaniemy powiadomienie. Interwał tego powiadomienia, czyli jeżeli w ciągu 20 sekund jest powtarzany ruch, no to on nie będzie nam co chwilę wysyłał. Możemy sobie ustawić na 30, na 60, 120, jak potrzebujemy. Co tu jeszcze? O, tutaj mamy dodatkową możliwość wysyłania powiadomień. Możemy dostać to na maila, jeżeli to skonfigurujemy. Tutaj mamy też dodatkowo przesyłanie z FTP, czyli możemy sobie założyć jakiś serwer FTP na jakimś laptopie w domu, starym komputerze, czy nawet na tablecie, czy smartfonie. I pewnie takie zdarzenia będą wysyłane. Aha, tutaj mamy, co mam wysłać. Czyli kadr, zdjęcie z wykrytego ruchu oraz nagranie wideo. No to bardzo dobra opcja, bo uniezależnia nas od usługi w chmurze, która jest płatna. No tu dosyć dużo opcji, nie będę tego tutaj konfigurował. Kto będzie potrzebował, na pewno sobie z tym w jakiś sposób poradzi. Jeżeli nie, no to możecie pisać w komentarzach. Jeżeli będzie duże zapotrzebowanie, to mogę pokazać kiedyś, jak coś takiego skonfigurować. Co tu jeszcze jest? Dźwięk alarmu. Czyli możemy włączyć sobie dźwięk syreny, jeżeli będzie wykryty ruch. No nie chcemy odstraszać każdego, kto by przyjdzie, ale jeżeli nie ma nas w domu i nie spodziewamy się nikogo, no to dobrze coś takiego włączyć, żeby jakiś intruz wiedział, że coś tutaj czuwa nad bezpieczeństwem w domu. Udostępni aparat fotograficzny. Możemy sobie na kolejnym urządzeniu tak jakby zeskanować ten kod i dodać ten dzwonek do kolejnego smartfona czy tableta. Położenie czasowe, no to jest funkcja timelapse, umożliwia uchwycenie godzinnych, a nawet całodziennych wydarzeń, takich jak wschód słońca, kwitnienie, prace budowlane itp. W minutowe filmy lub albumy zdjęć. Czyli można sobie załączyć takiego timelapse'a i mamy przegląd na przykład całego dnia. Można sobie zapisać fajny film. No niektóre rzeczy, tak jak widać, są trochę niezbyt precyzyjnie przetłumaczone, ale same opisy są dosyć tutaj jasne i czytelne, także wiadomo o co chodzi. Metoda instalacji, czyli to są te nasze instrukcje, które się wyświetlały podczas konfiguracji dzwonka. Zaawansowane, czyli możemy sobie zarządzać tutaj użytkownikami, możemy zablokować jakieś nielegalne logowanie, jeżeli ktoś chciałby tam próbować dostać się do naszego dzwonka, to po trzech próbach konto zostaje zablokowane i nikt nie może tam się dostać. Możemy dodać sobie użytkownika. Administrator może zarządzać wszystkimi użytkownikami, natomiast użytkownik pewnie ma tylko możliwość podglądu, ale nie ma możliwości zmiany parametrów dzwonka. No tak to zazwyczaj się odbywa w tego typu urządzeniach. Data i czas to wiadomo. Możemy ponownie uruchomić urządzenie, zresetować je. Dobra, z ustawień to mamy wszystko. Co tu jeszcze jest ciekawego? Czyli tak, klikając tutaj mamy dostęp do podglądu dzwonka na żywo. Tutaj mamy dostęp do chmury, ale musielibyśmy sobie założyć konto i się zalogować. Co tu jeszcze mamy? A, można zmienić sobie na tryb ciemny. Możemy dać sobie tutaj kilka urządzeń oczywiście od tego producenta. Album to są nasze nagrania, które ściągnęliśmy na telefon. Czego jeszcze nie sprawdziliśmy? Aha, nie sprawdziliśmy tutaj odtwarzania. Czyli możemy sobie zrobić podgląd naszych nagrań i zaraz wam pokażę. Tutaj na dole sobie zaznaczamy, jakie nagrania nas interesują. W tej chwili możemy podglądać wszystkie nagrania, czyli każdy ruch człowieka i wizytę osoby, która wcisnęła nam przycisk na dzwonku. No tak z ciekawości sobie klikniemy, podejrzymy. Zauważcie, że tutaj wyraźnie widać ten 6-sekundowy bufor. Czyli nikogo jeszcze nie było przed drzwiami.
A kamera już to nagranie zarejestrowała. Okej, okay. Teraz sprawdźmy sobie nagrania z wykrytego ruchu człowieka. Ruch. Oczywiście łatwo możemy sobie ściągnąć takie nagranie. Ściągamy sobie, a tu możemy sobie przyspieszyć prędkość odtwarzania. Dobra, tu możemy sobie ściągnąć. Możemy sobie zaznaczyć, jaki fragment nas interesuje. I pobieramy. Powiem wam, że bardzo fajnie wygląda ta aplikacja. Jest naprawdę dopracowana. Dużo funkcji, różnych ustawień i no nic tutaj się nie wiesza. Wszystko działa naprawdę elegancko. Możemy sobie teraz obejrzeć nagrania, które się ściągnęło. Możemy je komuś udostępnić. Także tak to wszystko działa. Teraz sprawdzimy sobie zasięg gongu. Jedę postawić kamerę przy gongu. Ona będzie w odległości około 14 metrów od tego dzwonka. Do przejścia ma tutaj strop, co prawda z drewna i dwie ściany. Zaraz zobaczymy, czy po prostu ten zasięg będzie odpowiedni, czy będzie działał ten dzwonek. Sprawdziłem jeszcze aplikację Reolink pod Windows, która jest bardzo prosta i czytelna w obsłudze. Bez problemu wyszukała wideodzwonek w sieci lokalnej. Teraz pokażę wam jakość obrazu zapisywanych plików w dzień i w nocy. Dla lepszego odbioru będę kadrował do formatu 16:9. Surówki tych nagrań w pełnej rozdzielczości do ściągnięcia w linku pod filmem. Podsumowując, wideodzwonek bardzo pozytywnie mnie zaskoczył przede wszystkim funkcjonalnością, jakością obrazu i dźwięku oraz samego wykonania. To naprawdę solidne urządzenie z dopracowaną aplikacją. Na pewno w przyszłości przyjrzę się innym produktom tej marki. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem takiego wideodzwonka, to link do aktualnej oferty umieszczam pod filmem. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia! Cześć!